witam serdecznie Państwa na Gminnym Festiwalu Żniwnym w Leśnej Podlaskiej 20 sierpnia 2023 roku. Starościna Dożynek, pani Marta Stasiuk wraz z mężem Jarosławem prowadzą gospodarstwo rolne położone we wsi Worgule. Powierzchnia ich gospodarstwa łącznie z gruntami dzierżawionymi wynosi 155 hektarów. Gospodarstwo rolne jest dostosowane do produkcji mleka, którego odbiorcą jest spółdzielnia mleczarska w Rykach. Sprzedaż roczna wynosi około 600 tysięcy litrów mleka. Stado bydła liczy łącznie 157 sztuk, w tym 76 sztuk krów dojnych. Witamy serdecznie starościnę Dożynek, panią Martę Stasiuk. Starosta Dożynek, pan Mateusz Kobryński wraz z żoną Dorotą prowadzą rodzinne gospodarstwo rolne położone we wsi Ludwinów. Powierzchnia ich gospodarstwa łącznie z gruntami dzierżawionymi wynosi 21 hektarów. Profil działalności gospodarstwa jest ukierunkowany na produkcję roślinną. Witamy również starostę Dożynek, bardzo serdecznie pana Mateusza Kobryńskiego. Podczas Gminnego Festiwalu Żniwnego w Leśnej Podlaskiej witamy serdecznie przedstawicieli sołectwa Droblin. Graniczy Droblin z gminą Stara Kornica. Atrakcyjna turystycznie głównie z uwagi na zabytkowy dwór. To jedna z większych miejscowości. Liczy 369 mieszkańców. Sołtysem Droblina jest pani Małgorzata Charko. Przy świetlicy wiejskiej na rzecz lokalnej społeczności aktywnie działa samodzielne koło gospodyń wiejskich oraz ochotnicza straż pożarna. Leśna Podlaska jest największą miejscowością pod względem liczby mieszkańców. Liczy 928 mieszkańców, a sołtysem wsi jest pan Ryszard Śliwiński. Działa tu najwięcej instytucji i zakładów usługowo-handlowych. Jest siedzibą obsługi administracyjnej gminy. W Leśnej Podlaskiej funkcjonuje przedszkole, szkoły na szczeblu podstawowym i ponadpodstawowym oraz instytucje kultury. Biblioteka publiczna i gminny ośrodek kultury. Rozwija się sektor prywatny, to znaczy bank spółdzielczy, ośrodek zdrowia, spółdzielnia, leśnianka, piekarnia. Partner oraz inni przedsiębiorcy czynią z tej miejscowości lidera w dziedzinie rozwoju i poprawy jakości życia mieszkańców. Witamy kolejną malowniczą wieś sołecką. Jest z nami kochani Ludwinów, liczący 116 mieszkańców, który właśnie przemierza tym traktem ze swoim pięknym wieńcem, jak widzimy w promieniach słońca. Sołtysem wsi jest pan Tomasz Kuczko. Miejscowość znana z zabytkowej architektury pałacu w Ludwinowie oraz z pięknej Alei Lipowej. Ludwinów należy do parafii w Leśnej Podlaskiej. A teraz najmniejsza, ale jakże piękna wieś sołecka gminy Marianpol, licząca 47 mieszkańców i kilkanaście gospodarstw rolnych. Sołtysem wsi jest pan Ryszard Mirończuk. W regionie miejscowość znana jest z kopca Józefa Piłsudskiego. Należy do parafii w Leśnej Podlaskiej. Witamy serdecznie dużą miejscowość sołecką Nosów. W Nosowie mieszka 328 mieszkańców. We wsi funkcjonuje kilkadziesiąt gospodarstw rolnych. Sołtysem wsi jest pani Karolina Doroszuk. Miejscowość atrakcyjna turystycznie z uwagi na zabytkowy dwór wraz z zabudowaniami oraz cerkiew prawosławną. Mieszkańcy Nosowa aktywnie uczestniczą w działaniach społecznych. To tutaj powstało pierwsze SKGW, którego celem jest między innymi poprawa jakości życia mieszkańców wsi. Należy do parafii w Leśnej Podlaskiej. A teraz, kochani, powoli do nas zmierza w kierunku sceny wieś sołecka, sąsiadująca bezpośrednio z Leśną Podlaską. To, moi kochani, Nowa Bordziłówka. Sołtysem wsi jest pani Anna Grabiec. Wieś liczy 184 mieszkańców i kilka prężnie działających gospodarstw rolnych.
Kolejna, moi drodzy, już zmierzająca w kierunku sceny wieś sołecka we wschodniej części gminy to Ossówka. Graniczy z trzema gminami. Konstantynów, Janów Podlaski i Biała Podlaska. Liczy 412 mieszkańców. Sołtysem wsi jest pan Paweł Nasiadka. W Ossówce funkcjonuje punkt przedszkolny przy przedszkolu samorządowym w Leśnej Podlaskiej. We wsi jest kilkadziesiąt gospodarstw rolnych. Od 5 lat działa w tej wsi koło gospodyń wiejskich Ossowianki. Miejscowość jest atrakcyjna turystycznie. Należy do parafii w Chrudzie. Stara Bordziówka. Wieś sołecka o odległych korzeniach historycznych związanych z rodem Przesmyckich. Obecnie liczy 290 mieszkańców. Sołtysem wsi jest pan Zbigniew Jóźwiuk. Od wielu lat jej mieszkańcy są motorem wielu działań społecznych w gminie. Na terenie sołectwa funkcjonuje stowarzyszenie Otwarta Wieś, Ochotnicza Straż Pożarna oraz najstarsze w gminie gospodarstwo agroturystyczne. W tej pięknej miejscowości rozkwitło koło gospodyń wiejskich, które będzie pielęgnować przez pokolenia piękne tradycje. A teraz, kochani, zmierza w stronę sceny duża miejscowość sołecka. To jest Witulin, licząca 359 mieszkańców. Powierzchniowo druga miejscowość w gminie. Do II wojny światowej siedziba gminy Leśna Podlaska. Sołtysem wsi jest pan Marek Husiński. Miejscowość atrakcyjna turystycznie, znana głównie z zabytkowego kościoła, zalewu w Witulinie oraz pomnika Tadeusza Kościuszki. W sołectwie przeważają duże gospodarstwa. Na terenie sołectwa działa koło gospodyń wiejskich Ochotnicza Straż Pożarna. Należy do parafii Witulin. Witulin, Kolonia. Wieś sołecka we wschodniej części gminy, którą serdecznie zapraszamy z najmłodszymi przedstawicielami, tą cudowną, małą osobą, która prowadzi, można powiedzieć, naprzedzie, jakże piękny, dorodny wieniec, płód rolny tegoż lata. Witulin, Kolonia. Graniczy z gminą Konstantynów, liczy 207 mieszkańców. Sołtysem wsi jest pan Grzegorz Spychel. Na terenie sołectwa działa koło gospodyń wiejskich oraz kilkanaście gospodarstw rolnych. Witamy was, kochani, serdecznie. Kolejna miejscowość, którą również witamy i która bliska jest naszemu sercu, to Worgule. Jedna z największych wsi sołeckich, liczy 299 mieszkańców. W sołectwie przeważają średnie i duże gospodarstwa rolne. Sołtysem wsi jest pan Radosław Czernik. W miejscowości funkcjonuje filia Gminnego Ośrodka Kultury, koło gospodyń wiejskich oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Worgule należą do parafii w Łukowcach. A kiedy patrzę i myślę Zaberbecze, które już teraz witamy, to myślę, to malownicza, położona mała wieś sołecka, licząca 121 mieszkańców. Sołtysem wsi jest pani Edyta Paszkowska. We wsi funkcjonują głównie średnie gospodarstwa rolne. Miejscowość sukcesywnie rozwija się społecznie. Mieszkańcy cały czas angażują się w szereg działań podejmowanych przez członkinie działającego tam koła gospodyń wiejskich w Zaberbeczu. Nie zginęła, póki my żyjemy, zola obca wszem odziewa, szalot drzewy, marsz, marsz. Mm-hmm.
proszę od nas ten bochen chleba, upieczony ze zbóż z naszych pól. Uszanuj go i gospodaruj tak, aby go nigdy nikomu nie zabrakło. Przyjmujemy ten chleb, wypieczony z ziarem tegorocznego zbioru. Obiecujemy, że będziemy go dzielić tak, aby nikomu go nie zabrakło, z pełnym szacunkiem i zrozumieniem. Gminny festiwal żniwny, tak zwany w tym roku, ale popularne dożynki, to czas tradycyjny i czas z pierwszej niedzieli po świętach 15 sierpnia. To nie jest bez znaczenia. 15 sierpnia na Matki Bożej Zielnej idziemy z bukietami ziół i kwiatów. Składamy przed ołtarzem dziękczynienie i prośbę. Dziś również przynosimy dary pól i dary sadów, również składając dziękczynienie i prośbę w tej oktawie Matki Bożej Zielnej. Ojciec Święty, którego przytaczał tutaj często, ojciec Przeor bardzo mocno doceniał trud i pracę rolników, co zostało wyrażone podczas nabożeństwa. Drodzy Państwo, ojciec Przeor dziękował przed obliczem Bożym, ale Bóg działa przez człowieka, tymi dobrymi czynami człowieka. Więc ja chciałbym w tej chwili podziękować wszystkim tym, którzy tworzą z nami tę społeczność i którzy są w tej lokalnej społeczności i nas wspierają. Dożynki gminne to nie tylko rozmowa o rolnikach i pracy, i ciężkiej pracy rolników, ale zazwyczaj podsumowanie tej pracy samorządowej. Trudnej pracy samorządowej, którą realizuje ze mną praktycznie cała społeczność. Chciałbym powiedzieć, że już niedługo będą zrealizowane dwie duże inwestycje na drogach powiatowych. W Orgulach Donosowa kwota ponad 8 milionów złotych, która nie mogłaby być zrealizowana, gdyby nie nasza współpraca z powiatem bialskim. I tutaj od razu należy wymienić pana starostę Mariusza Filipiuka, pana wicestarostę Janusza Skolimowskiego, pana Mariana Tomkowicza, który reprezentuje nas w Radzie Gminy, której przewodniczy pan Mariusz Kiczyński. Bardzo serdecznie wam wszystkim dziękuję. Nie byłoby wielu projektów infrastrukturalnych, projektów z Polskiego Ładu, z polskiego budżetu gminy, ale nie tylko, gdyby nie wspierający nas posłowie, pan Darek Stefaniuk, pan Grzegorz Bierecki, pan Marcin Duszek, którzy byli. Wiemy, że zawsze możemy na nich liczyć i te projekty, które będą realizowane, są również dzięki nim. Szanowni Państwo, tych zadań naszych jest dużo, nie będę ich wszystkich wymieniał. Powiem tylko, że w tej chwili zakontraktowane środki mamy na 35 milionów, a złożone wnioski na kolejne 20. Te 50 milionów, które będziemy dysponować, to naprawdę dla małej gminy Leśna Podlaska ogrom możliwości, z których korzystamy, tak jak tutaj widzimy, nowy samochód strażacki, a następny będzie w Orgulach. Jak widzimy ciągnik, dzięki któremu stajemy się coraz bardziej niezależni. Możemy odśnieżać, kosić trawę, dowozić węgiel, realizować zadania gminne. Drodzy Państwo, nie byłoby nas tutaj, gdyby nie ogromna praca całego zespołu urzędniczego. Dlatego też dziękuję wszystkim moim współpracownikom za mocne zaangażowanie w sprawy gminne. Dziękuję wszystkim radnym, sołtysom sołectw i dziękuję przede wszystkim mieszkańcom. Nasza gmina wygląda naprawdę pięknie. Czuć z dnia dzisiejszego prawdziwe święto. Miejscowości są przystrojone. Mieszkańcy są świątecznie przygotowani do tego dnia. Czuć życzliwość, czuć współpracę, czuć dobre słowo i zrozumienie.
Bardzo serdecznie wam wszystkim dziękuję, drodzy mieszkańcy. Dziękuję również przedstawicielom i pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury za organizację dzisiejszej imprezy. I właśnie to, co powiedział pan wójt, że bez pomocy tutaj państwa i bez współpracy was wszystkich, rolników, wszystkich mieszkańców, no to nie byłoby to możliwe, aby dzisiaj tak pięknie dziękować Bogu za ten dar chleba, za żniwa, za to wszystko, co się tutaj dzieje. I kiedy szliśmy tutaj właśnie na scenę, tutaj na boisko, to powiedziałem do pana wójta, że gmina jest przepiękna, przepiękna, zadbana i tyle rzeczy się tutaj dzieje i tak ładnie tutaj jest. Ja tu po raz pierwszy przybyłem na tą ziemię podlaską, więc naprawdę jestem bardzo urzeczony i gratuluję panu wójtowi, no bo to świadczy o gospodarzu. Bo jak wiecie wszyscy doskonale, że każdy z nas jest ważny, ale musi być ten, który trzyma ten ster w rękach, prawda? No i ten ster jest dobry. Więc bardzo gratuluję i oby tak dalej, panie wójcie. Bo popełniłem małe fopa. Nie podziękowałem, a było warto i jest warto panu prezydentowi Michałowi Litwiniukowi. A przecież dzięki jego zaangażowaniu i aktywności sportowej w Leśnej Podlaskiej ruszyła grupa Leśne Lwy, która mocno wspierała Białą w aktywnych miastach, ale która zaistniała sportowo tutaj. Także była to naprawdę dobra decyzja świetnych ścieżek rowerowych w Białej Podlaskiej. Dziękuję za tę inspirację i dziękuję za współpracę przy wspólnej realizacji koncertu i tu z ojcem Przeorem, ponieważ 17 września będziemy mogli wszyscy uczestniczyć w Festiwalu Pieśni Maryjnej w Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej i wysłuchać artystów i solistów Teatru Wielkiego w Łodzi. Już w tej chwili serdecznie na tą uroczystość zapraszamy. Bardzo dziękuję za skierowane ciepłe słowa, do których zaraz nawiążę. Dożynki to święto symbiozy, w jakiej człowiek od swojego zarania żyje z naturą. My, powiem przewrotnie, mieszczuchy, nie zawsze zdajemy się pamiętać o tym, że bez wsi i pracy rolnika nas nie będzie. Dożynki są tym momentem, w którym wszyscy sobie przypominamy o tym, jak wielką wartość ma wasza praca, jak wszyscy winniśmy wam wdzięczność za chleb. Ta symbioza pięknie oddziałuje na pozostałą część stosunków społecznych, także na sąsiedzkie dobre stosunki. Bo czymś innym niż symbiozą jest wspomniana przez pana wójta współpraca. Jesteśmy dumni jako mieszkańcy Białej Podlaskiej z tego, że sławimy jej dobre imię, że wynosimy dobre imię Białej Podlaskiej w przestrzeń ogólnopolską, bywa, że międzynarodową, już po raz piąty w tym roku organizując ceniony w całym kraju i na świecie Festiwal imienia Bogusława Kaczyńskiego, czy rywalizując w przestrzeni całej Polski wśród 62 w tym roku miast prezydenckich, wygrywając tytuł rowerowej stolicy Polski. Ale to wszystko dzięki symbiozie. To wszystko dzięki wzajemnemu inspirowaniu się dobrymi przykładami. Jest czymś niesamowicie budującym, gdy my w Białej Podlaskiej dowiadujemy się, że mamy tylu wspaniałych przyjaciół, że między innymi z gminy Leśna Podlaska pochodzi tak zgrana, zwarta i tak liczna, dynamiczna, rowerowa ekipa, że gdy my, Bialczanie, szukając pięknych miejsc, które możemy nie tylko na rowerach odwiedzać, przemierzamy tereny waszej gminy, spotykamy się z serdecznym przyjęciem, nierzadko mijając się na rowerach w tych samych koszulkach, a nawet umawiając na wspólne rajdy. Dzisiaj spotykamy się tutaj, aby oddać hołd, podziękować wam, rolnicy, za wasz trud. Za ten trud, który nie zna kodeksu pracy. No tutaj nie ma 8 godzin, nie ma urlopów, pracujecie ciężko, bo wyznacza wasz trud potrzeba. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za ten trud,
jestem pewny, że ten trud zostanie doceniany i jest doceniany przez różnego rodzaju działania, czy też rządu, czy naszego samorządu. Tutaj popatrzcie, są piękne wieńce, wieńce dożynkowe, które odzwierciedlają wspólnotę. Bo tutaj nie jest dziełem jednej osoby, to jest wspólne dzieło. I taka wspólnota, o której wspominał wójt, to co czyni samorząd gminny z samorządem powiatowym, jest powodem do dumy i do zadowolenia. Chcemy takiej współpracy i za taką współpracą się opowiadamy. Tutaj wielkim orędownikiem tej współpracy jest radny powiatowy Marian Tomkowicz. Człowiek, który poświęcił całe swoje życie tej gminie i wie, jak dbać o tą gminę. Panie wójcie, pani przewodnicząca, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. To dla mnie wielkie wyróżnienie, że w Leśnej Podlaskiej wspólnie z rolnikami tej gminy mogę świętować wasze święto. Zacznę od tego, że jestem pod wielkim wrażeniem wykonanych wieńców. Naprawdę ich ilość oraz kunszt, warsztat, umiejętność dobrania tych źbeł, zbóż, kwiatów wywarło na mnie wielkie wrażenie. Myślę, że komisja, która będzie oceniała, będzie miała wiele do roboty. Drodzy rolnicy, to wy jesteście prawdziwą sol tej ziemi, ziemi podlaskiej, ziemi utrudzonej, umęczonej, ale tej ziemi dumnej, ziemi, która wydaje plon. To dzięki waszym ciężko pracującym dłoniom mieszkańcy wsi i miast mają żywność, mają to, co stanowi o wolności i o wielkości narodu. Bo tylko naród wolny i naród, który sam potrafi się wyżywić i obronić, może o sobie stanowić. Za to wszystko, za tą pracę na ręce pana wójta bardzo serdecznie dziękuję. Chcę również podziękować jako organ uchwałodawczy, panie wójcie, za współpracę, za to, że zawsze wspólnie znajdujemy wspólne słowo i możemy realizować nasze projekty. Okres żniw to ciężka praca, a dożynki to zakończenie tej pracy. Oczywiście, tak jak tutaj przedmówcy mówili, że na pewno ta praca nie ma godzin od 7 do 15. Niemniej jednak jakiś okres robót polowych w okresie jesiennym kończy się. Dzisiejszy dzień jest uwieńczeniem tych prac. Te piękne wieńce, które zostały przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, przez sołectwa naszej gminy, świadczą o tym, że zbiory były nie najgorsze. Zboże jest ładne, dobrze wysuszone, więc gospodynie bardzo dbały o to, żeby wyglądały okazale. W tym miejscu mam okazję też podziękować moim radnym Rady Gminy Leśna Podlaska. Ta praca w Radzie Gminy, współpracując z wójtem, nie byłaby taka owocna, jak tutaj pan wójt mówił, samochód strażacki, traktor i wiele innych inwestycji i urządzeń zakupowanych w ostatnich latach. Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby tak naprawdę niejednomyślność i dobra współpraca Rady Gminy z wójtem. Dziękujemy dzisiaj rolnikom za ich pracę. Chcę powiedzieć, jak pięknie wyglądaliście w naszej bazylice. Jak dumnie. Jaka była piękna msza święta. Piękne Słowo Boże. Kultywujemy pamięć, tradycje przodków. Dziękujemy Panu Bogu. Jakże piękna jest nasza Polska cała, która w tych dniach, w tę niedzielę, w całej Polsce dziękuje Bogu za plony. Niech taka Polska piękna, cudowna będzie zawsze i niech przetrwa. Ktoś powie, a to jacyś tam tacy może niedokształceni, oni kultywują tradycję. Polska jest jednym z najpiękniejszych krajów świata. Mamy najnowocześniejszy system bankowy. BLIK, system płatności, jest fenomenem. M-Obywatel. Światłowody wszędzie doprowadzone. Więc jest drugi aspekt Polski nowoczesnej. Wielkie koncerny, które inwestują w Polsce, Microsoft, Google, miliardy dolarów.
Polska jest najcudowniejszym krajem na świecie i jeszcze do tego dołączę. Dziękuję bardzo wszystkim, dziękuję panu wójtowi za współpracę, pani przewodniczącej, radzie, sołtysom, strażakom, kołom gospodyń. Gratuluję tych pięknych wieńców. Dziękuję, że pan wójt tak, no, że możemy się dogadać, nie tylko dogadać, ale pełne porozumienie w inwestycjach powiatowych. Gmina uczestniczy. Tych inwestycji jest bardzo dużo. Ja od Leśnej jadę w dalekie obce strony, bo mi nie chcieli dać osady na dziewczyny ulubionej. Bo mi nie chcieli dać osady na dziewczyny ulubionej. Oj, szerokim gościńcem ojedzie wóz za wozem, jak mi cienie dadzą osady, na popłynę sobie morzem. Jak mi cienie dadzą osady, na popłynę sobie morzem. Popłynę sobie morzem, albo utonę w Wiśle, żebyś ty wiedziała, osadyna, jak ja o tobie myślę. Z tamtej strony jeziora stoi lipka zielona, a na tej lipce, na tej zieloniutkiej, że grupa rowerowa z Leśnej Podlaskiej w aplikacji Aktywne Miasta zajęła, kochani, 13 pozycję na 162 grupy, a liczba nakręconych kilometrów przez nasze lwy wyniosła, uwaga,
18462 kilometry, 42 metry, jak nie 420. Kochani, ja już miałem przyjemność podkreślić swój i nas wszystkich wspólny zachwyt nad wyjątkowymi rowerowymi osiągnięciami mieszkańców tej pięknej i tak wspaniale po gospodarsku zarządzanej gminy Leśna Podlaska. Ale chciałbym podkreślić też, że dobry przykład zazwyczaj idzie z góry. I tylko przez wrodzoną skromność pan wójt nie zadbał dzisiaj, by również samemu otrzymać swój puchar, dlatego że, i tu pozwólcie, że ja wkroczę i go wyręczę, podkreślając ten jego indywidualny, imponujący wynik, pan wójt przejechał ponad 800 kilometrów. Paweł, wielkie brawa dla ciebie! Z takim przywódcą stada nie da się po prostu nie bić kolejnych rekordów. Jeszcze raz chcę podkreślić, jesteśmy wszyscy jedną samorządową, południowo-podlaską i przy okazji rowerową rodziną. Szanowni Państwo, bardzo, bardzo, bardzo gorąco dziękuję wszystkim. 18 tysięcy kilometrów to jest ogrom kręcenia, ale to tylko w czerwcu. Przecież były jeszcze miesiące i stale kręcimy. Kręcimy dla zdrowia, dla nas, dla grupy. To jest grupka młodzieży, grupa szkoły, ale prawdziwym liderem był Marek Jóźwiak. Marek Jóźwiak wykręcił ponad 3000 kilometrów. Szanowni Państwo, ale to nie tylko pan Marek. Te dwie panie, kiedy już nie są w strojach ludowych, zakładają koszulki leśnych lwów i razem kręcą. A nakręciły w tym roku po 1500 kilometrów. To też naprawdę bardzo dużo. Nie mówiąc oczywiście o całej grupie 18 tysięcy kilometrów, tak jest. 3000 kilometrów każdy z nas może przejechać. To żaden problem. Wystarczy małymi kroczkami 10, 20, 50, jak już ktoś przejdzie. 3000 swobodnie. Zachęcam w przyszłym roku do uczestnictwa większej grupy w moim wieku, bo młodzież, mamy przyszłość. Młodzi jeżdżą. Starszych trochę też jest, ale zachęcam więcej.